Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym programie z cyklu 60 dla Was. Masakra. Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu koniec remontu 60. Może w końcu będzie ten koniec. A więc tak, zobaczcie, 60 już czeka na pokrycie kolorem. Wszystko już przygotowane, poczyszczone, wysuszone. Chcieliśmy to dzień prędzej pomalować, jak to było wszystko myte, ale niestety ze względu tego, że było pełno tej wilgoci, wody, nie zdecydowaliśmy się na to, bo ta cała nasza praca poszłaby na marne. Dlatego dzisiaj jest piękny dzień, piękna pogoda i dzisiaj będę to całe malował, ale zanim będę malował, to jeszcze muszę wszystko tutaj po prostu zabezpieczyć, te wszystkie tutaj elementy, których nie chcę pomalować, takie jak to jest łącza, takie czarne tutaj konektorki, takie smaczki, takie, żeby to po prostu było niepomalowane, czyli to zostanie niepomalowane. No i takie rzeczy tam, gdzie nie powinna farba się dostać, też nie będą zabezpieczone. A więc co, ja się biorę do roboty, a za chwilę będziemy mieszać już chyba kolorek taki, jaki powinien być, czyli zbliżony do tego lub troszkę ciemniejszy. Dobra, widzimy się za chwilę. No i tak więc właśnie, zaczynając od zabezpieczenia, o na przykład tutaj tego spływu oleju, nie chcę tam mieć farby z tego względu, że tutaj na tym elemencie najlepiej jakby sam goły element i wąż, wtedy wiadomo, że to będzie szczelnie, ładnie trzymać, że farba się nie złuszczy i nie będzie się pocić. Takie rzeczy chcę zabezpieczyć od tego. Tak samo tutaj króćce od paliwa, o, tutaj sobie na garażu przykleję. O tak. O jeden. O, już zabezpieczony. Tutaj drugi. O. Też jest spoko. Jaki? O, spływ oleju z turbiny tutaj do silnika. Też zabezpieczymy ładnie. O. Takich miejsc jeszcze parę jest w tym silniku, jak i w całym ciągniku. O. Na przykład tak. Wszystkie gwinty. Też nie chcę ich malować, bo potem ciężko jest na nie nakręcić cokolwiek. O. I tu już będzie elegancko. Jednej dźwigni nie kupiłem. Ale ją się później domontuje, to tam nie jest żaden problem. O, ciach i jest gotowe. Tak samo wszystkie szpilki będę zabezpieczał przed farbą, żeby się lżej nakręcało potem nakrętki, żeby nie było potem problemów. Tak więc też to zabezpieczę. To jest raptem raz, dwa zrobione. Niektórzy mają fajny patent na to, że mają takie dorobione, ktoś więcej maluje albo po prostu coś tam malują, to nakładają na to węże takie gumowe. Też jest fajna sprawa, tylko nakłada się wąż, zdejmuje i super. Jest dużo szybciej i wygodniej. Korach, ciach i zrobione. Dobra, ja nie przedłużam. Widzimy się już przy mieszaniu farby. Tak więc wszystko przygotowane już. Teraz będę się powoli brał za mieszanie takiej oto mikstury. Dobra, to tu, to tu. Dobra, teraz tak. Tutaj jest śrubokręt. O, dobra. Rękawiczki. Sitko na bok. Czyste? Czyste. O. Teraz tego wiem. Kurde. Trzeba zamknąć.
O, teraz tak. Teraz zobaczymy, co to będzie za kolor. Dalej jasne. Trzeba będzie go przełamać leciutko. Szmatka. O. Trzeba wytrzeć. O, super. Ta ślepka. Ta ślepka gdzie jest? Tu. Całe ręce od farby. I teraz tak, troszkę czarnego do tego damy. O, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć o takiej małej rzeczy, która będzie w tym ciągniku dołożona, bo będzie taki alternator zamontowany o wydajności 120 amperów. Ten miał bodajże chyba 40 i niestety elektryka zastosowana w tym ciągniku, no odbiorniki przede wszystkim elektryczne, są za mocne na ten alternator i po prostu, no widzieliście na filmach, te światła tak mrużą i trzeba było dołożyć większy alternator, ale tylko wystarczy koło pasowe zmienić i powinno być wszystko ok. Dobra, ja się biorę za mieszanie. Czy trochę tutaj zamieszam tej farby, żeby to wszystko było ładne czarne. Tak. Czarne jak smoła. Troszkę wlejemy, dosłownie troszkę. O. Powinno być super. Teraz tak, o, moje mieszadełko. O. I ten kolor to jest to. Cud, miód i orzeszki. Zobaczcie, to jest to. Cudowny. Tylko teraz będzie lipa. Bo nie będę wiedział proporcji. Nie mam widać, nie będzie widać i nie wiem ile nalać tutaj. Kurczę. Ale on jest piękny. I o to chodzi. Mam jakąś chrypę, kurde. To jest to. To jest właśnie to. Zgodzicie chyba się ze mną, że o to właśnie chodziło. Kurde, muszę wytrzeć tutaj podziałkę. Super. Dobra. To jest ile? 145. To czekaj. O, coś koło tego. Tylko, że kurde, to powinien być tamten. Ale damy radę. Trochę jeszcze to rozrzadzę i będzie cukieraśnie. O, o, idzie kontrola. Ale lubię się bawić.
Ale się lubią bawić. Jak się bawi, to się bawić, nie? No dopiero będzie nówka za chwilę. No ale co, tu już tak wszystko chodzi? No. A masz tą? Nie, nie mam właśnie. To się najwyżej później dołoży, nie? A dzisiaj chcę go już prysnąć wszystko i powinno działać, nie? Tu turbinkę też zakładałeś? No. Nie, dobra. Nie ma problemu, żeby dorobić do tego? No nie ma, nie ma. Tylko trzeba to z głową zrobić. Aha. Flaki muszą być zdrowe przede wszystkim, nie? Ile koników od razu mu przybywa? No tutaj ma 76 koni, nie? No, no to... Tylko, że jest taki mały problem, bo na seryjnym, nie? Sprzęgle. No to... Coś za coś, nie? To jeszcze musi wytrzymać. No. No i sprzęgło już wywinęło kopyto, nie? No, sprzęgło już się skończyło, dlatego założone od Zetora, nie? Tak oto się już prezentuje cały ciągnik po wymalowaniu. Chciałbym znać wasze zdanie na temat tych obciążników, bo te obciążniki pomalowałem w kolorze całego korpusu i mi się wydaje, że tak to chyba lepiej wygląda. Przede wszystkim takie wychodziły z fabryki, tak te ciągniki z pomalowanymi obciążnikami tymi przednimi w kolor korpusu. Więc tak to już wszystko wygląda, tak to wszystko już się prezentuje.
Ten kolor nie jest taki sam jak był, bo ten jest troszkę ciemniejszy, taka nutka ciemniejszego jest. No i wydaje mi się, że jest to dużo, dużo ładniejszy ten kolor niż ten co był. Bo ten co był, on jest taki trochę taki za jasny był, a ten no to tak typowo wygląda jak z tego ciągnika, więc to naprawdę tu już się prezentuje pięknie. Pewnie Adrian będzie chciał jeszcze ciemniejszy, ale cóż, będzie dla niego to małe zdziwienie, to co tu zostanie, ale myślę, że powodów do zmartwień, jak i niezadowolenia nie powinien mieć, bo robota została bardzo fajnie wykonana. Bardzo ładnie to wszystko się prezentuje. Zobaczcie, to wygląda jakby to było wszystko stąd. Zobaczcie, wszystko pięknie pomalowane. Kurde, wszystko się błyszczy. Tu już też takie dodatkowe elementy. Klapkę pomalowałem osobno, tu tą do sprzęgła. Bo sami widzieliście, jak tam było, tamta klapka, to ona była osobno, a czyli ona była wkręcona, jak odkręcało się, to było takie brzydkie. A teraz będzie wszystko ładnie, bo to się odkręca często, więc tutaj też będzie już ładnie. Tak więc ani korozji, ani nic nie będzie wychodzić. Wszystko będzie tutaj, jak się należy. Dobra, ja się z wami z tego miejsca żegnam. Nie wiem, czy Adrian jeszcze coś dokręci, bo mówi, że tam ma trochę innej roboty u siebie. Tak więc ja się stąd z wami żegnam. Jeśli nie, Adrian nie dogra, tak więc życzę wam miłego dnia oraz wszystko co dobrego. Na razie, cześć.